29. kolejka Ligi Okręgowej. Mecz, który być może rozstrzygnie nam kwestię mistrzostwa tych rozgrywek. I Paweł Tobiasz oraz Dos Santos Marcin Buźko. Uciec się z tym zagraniem bez przyjęcia. Teraz Chabrowski przed szansą na pierwszego gola w tym meczu. No i kapitalna interwencja tutaj golkipera, gospodarzy, krytego, że każdy tutaj zna jakość tej drużyny sama z siebie. Przyniosła efekty i jest od razu uderzenie, które daje nam gola 1-0. No i ponownie teraz Chabrowski, przyjęcie, uderzenie, Rzepski. Chabrowski przyjmuje na pierś, kapitalnie się odwrócił, tutaj mijając Gorząda, jest Rzeszut, Chabrowski, no i w ostatniej chwili wybita piłka na to, by ewentualnie wyjście z kontrą, tylko że to musi być wszystko precyzyjnie, a zwolennik Chabrowski, Rzepski, wybita piłka, bardzo dobrze, Krystian Badyna zainterweniował w tej sytuacji, pogoni, wciąż jednak musi czuć tutaj respekt do rywala, faulowany gracz Zdroju, będzie rzut wolny. I jest rzut karny dla gości. I wszystko za chwilę będzie jasne. 2-0 prowadzi zespół Kamila Jasińskiego. W Zdroju już poszczególni gracze, którzy się rozgrzewają, wracają w stronę ławki rezerwowych. 3-0! Musi tutaj jednak rozszerzyć grę zwolennik bez przyjęcia. I bramka dla Zdroju! 4-0! Pomysł, Chałupka, nie ma spalonego. Chabrowski obok bramki rywalowi, ale teraz tutaj bardzo dobrze zachował się Morawski, który wszedł przed bramka, prawie. No już byłem przekonany, że ta piłka po koźle minie Jaskłowskiego. Jeszcze raz Jaskłowski i jeszcze raz Jaskłowski. Ale będzie rzut karny, z tego co widzę, dla Pogoni Pieszyce po tym zachowaniu Marcina Jaskłowskiego przy tej próbie interwencji. Wcześniej, na początku drugiej połowy spotkania, Krystiana Rzepskiego, czy teraz Kuska będzie lepszy od Jaskłowskiego? Jest gol dla Pogoni Pieszyce Marcina Jaskłowskiego. Oskar Dziuba do środka, szansa na drugiego gola! Jest już 4-2. Jaskłowskiego musiał wyciągnąć piłkę z bramki, jest szansa Kuska, on strzelił tego pierwszego gola, teraz próbuje wejść z piłką w pole karne, faulowany, no, gości, Kuska, szansa na trzeciego gola, Kuska zatrzymany, bramkarz leży na ziemi, jeszcze raz tutaj Kuska próbował uderzać, ale tym razem mocno przestrzelił. Jedyna Zdrój mistrzem Ligi Okręgowej Grupy Wałbrzyskiej. I koniec tego meczu, jest już wszystko jasne z awansu do czwartej ligi. Nie ma co ukrywać, sezon naprawdę bardzo udany i bardzo efektownie zakończony wygraną po bardzo ciekawym meczu. Zdrój, Jedlina Zdrój zwycięża w tym sezonie w rozgrywkach Ligi Okręgowej. Awansuje tym samym do rozgrywek czwartej Dolnośląskiej Ligi. Tej nowej, silnej ligi, która w przyszłym sezonie będzie mieć tylko 16 zespołów, czyli będzie jednogrupowa. No jest się z czego cieszyć, to nie ma co ukrywać. Zdecydowanie warto było tutaj dzisiaj też przyjechać, by zobaczyć, jak ten moment celebrują gracze wprowadzeni w tym momencie przez Kamila Jasińskiego, trenera, który również ma na swoim koncie sukcesy w rozgrywkach piłki kobiecej, w rozgrywkach międzynarodowych. To tym razem dokłada kolejny punkcik do swojego portfolio, awans do czwartej ligi i będzie mógł sobie ten moment pewnie jeszcze gdzieś tam podkręcić, tak mówiąc trochę językiem prostym. Inaczej mówiąc, zapewne w przyszłym sezonie będzie chciał przede wszystkim utrzymać zespół na tym poziomie, szczeblu wyżej. Po spotkaniu, w którym
najważniejsze wydarzenia będziemy mogli Państwu przedstawić.